Wysoki udział inwestorów indywidualnych w obrotach jest charakterystyczny dla początku rozwoju giełdy papierów wartościowych. Bardzo ważne z punktu widzenia inwestorów indywidualnych jest to, jaka jest koniunktura rynkowa. Inwestorzy indywidualni lubią wzrosty. Natomiast w Polsce od kwietnia 2015 roku obserwujemy niestety spadki. I równie ważne z punktu widzenia inwestora indywidualnego jest zaufanie do rynku. Będziemy pracować, aby to zaufanie do rynku kapitałowego, do giełdy papierów wartościowych było jeszcze wyższe. Po pierwsze, emitenci muszą być przekonani, że warto być na rynku kapitałowym, warto być na giełdzie, bo giełda daje źródła finansowania dla rozwoju działalności. Dla rozwoju działalności często przedsiębiorstw, które nie dostałyby takiego kredytu w banku. Ale to nie wszystko, dlatego że giełda papierów wartościowych to także wzrost przejrzystości działania, to także większa rozpoznawalność spółek i to także codzienny marketing, chociażby poprzez podawanie notowań, akcji czy obligacji notowanych na giełdzie. Jesteśmy przekonani, że nasi klienci, nasi emitenci pochodzą przede wszystkim z regionów Polski, nie tylko z Warszawy. I między innymi prowadzimy szereg akcji promocyjnych także w różnych regionach Polski. Nie jesteśmy także obcy na rynkach zagranicznych, dlatego że dzisiaj rynki kapitałowe są rynkami globalnymi. Thank you.